Cześć. Dzisiaj miał być kolejny film z tytułu Dzień życia Linuxiarza, ale niestety go nie będzie. Aktualizuję sobie sterownik graficzny. Niestety go nie będzie, bo jestem zmęczony i nie chce mi się po prostu siedzieć i wam nawijać. Dzień życia Linuxiarza, a to jest fajne. Tutaj sobie zrobiłem podsumowanie graficzne, co jak z czym się napierdziela, ile procek, ile RAMu idzie i ogólnie pracuję sobie już dużo na Linuxie i jestem z tego bardzo zadowolony. Przypomnijmy sobie, to mam program Vine, bo on się do pewnych rzeczy bardzo przydaje. Przypomnijmy sobie, jaką tu mamy kartę graficzną, bo niektórzy nie wierzą. Proszę bardzo. Quadro P400 V2. O takich parametrach. No. I tutaj jeszcze aktywowałem pewne, o Jezu, rzeczy. Poczekaj, to było tu? Nie, to nie było tu. To było chyba tu. A nie, to też nie było tu. Nie będę sterował prędkością wentylatora, bo niech sobie tam system steruje. Boże, gdzie ja to wpierdoliłem? O, tutaj zaznaczyłem, bo oficjalnie tutaj włączyłem, tylko tu przyspieszyłem do 8 razy i to teoretycznie powinno wystarczyć. Nie, chcę 16, wystarczy tyle. No. Zmiany są wprowadzane, więc jest zajebiście. Po prostu mówię, miał być dzień życia Linuxiarza, nie będzie. Jeżeli czekaliście na to, to przepraszam was bardzo, bo niestety nie mam dzisiaj siły na to. I no niestety. Chciałem przypomnieć, że ogólnie teraz na... nie ogólnie, że ten, tylko obejrzyjcie sobie Świat Linuxa na YouTubie. Bo tam właśnie pan mówi o tym, że wirus groźny łazi po sieciach i atakuje komputery na Linuxie, ale to nie macie się nawet co bać, nic się wam nie stanie. Ogólnie są atakowane wielkie centra danych i po prostu ten wirus komputerowy to są rockity, trojany, bugi, sragi, kurwa, to jest wszystko w jednym pakiecie wjebane. I powiem wam tak, jeżeli coś wam chce się zainstalować, a wy tego nie instalowaliście nigdy wcześniej i coś, jakiś program wymaga od was potwierdzenia hasła, to nie wpisujcie tego hasła. Weźcie kurwa, dowiedzcie się, co to jest za program, skąd on jest. Jeżeli nie będzie o nim informacji, to nawet nie wpisujcie tego cholernego hasła, bo to może być właśnie ten wirus. Dobra, chciałem wam taką krótką informację przedstawić. Pan właśnie na kanale Świat Linuxa na YouTubie wam resztę opowie na temat tego wirusa. Więc ja was tylko chciałem uprzedzić, że coś chodzi, ale to, że sobie chodzi, to nie oznacza, że już macie porzucać Linuxa, bo wirus tutaj w Linuxie, jak wirus jakiś się pojawia, to się pojawia bardzo rzadko. Zobaczcie, ile tego skurwysyństwa jest na Windowsie. Ja na Windowsie nie miałem żadnego antywirusa, posiadałem tylko Microsoftu, standardowy wbudowany w Windows i nic mnie nie atakowało w ogóle. Po prostu było najgorszym problemem każdego antywirusa jest użytkownik, bo użytkownik się wpierdala w różne szambo, a antywirus jest jak ten dobry starszy brat, musi po tobie posprzątać twoje własne gówno. Tak to powiem. Tak samo w Linuxie jest to samo. To od użytkownika zależy, jak bardzo system będzie odporny. Ja mam zainstalowany program do wychwytywania rockitów i tak dalej, ale jeżeli ja coś spierdolę, no to ten program też mi może nie pomóc. To jest takie śmieszne, kurde, właśnie, że właśnie... Nie pamiętam, ClimV to chyba to. O, mam zainstalowany skaner wirusów. On sobie działa w tle. On sobie działa w tle, jest wszystko ustawione i tyle. Ja tutaj nic nie robię. Ja to zostawiłem, on sobie pracuje w tle. Są dodatkowe programy doinstalowane. Ja sobie pracuję w tle i
Ja tutaj nic praktycznie nie ruszam. No i tyle. Dobra. Takie gadanie moje. Trzymajcie się. Miłego dnia.